Wiadomości .com, fanpage na Facebooku, strona w internecie wiadomości.com i nasz gość, pan Krzysztof Wąż z KPA. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Witam, witam pana, witam widzów wszystkich na internecie. To tak na dzień dobry, tak zwany, chciałbym pana zapytać o zaangażowanie w politykę amerykańską nas, Polaków, mieszkających właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jaką by pan wystawił notę? Ile to by było punktów? To byłaby bardzo surowa ocena. Nawet boję się tutaj ją publicznie ogłaszać. Można powiedzieć tak, że w proporcji do naszego potencjału nasze znaczenie jest bliskie zeru. Potencjał nasz jako Polonii niewątpliwie jest poważny. On powinien być absolutnie realizowany, ale na dzień dzisiejszy, niestety z wielu powodów, i na pewno będziemy o tym mówili, jest z tym dość niedobrze, tak bym powiedział. Znaczy, mam bardzo podobną ocenę do pana i nie mam zamiaru z panem się ścigać w tym stawianiu punktów i dawaniu punktów nam, Polakom. No ale przejdźmy w takim razie do konkretów. Przede wszystkim, z czego to według pana wynika? Ja tak trochę przewrotnie może powiem, czy pan by zaoferował swój punkt widzenia na ten temat, a ja się potem do tego ustosunkuję, czy chce pan jednak, żebym ja pierwszy powiedział? Nie, mogę powiedzieć, bo pan ma oczywiście swoje przemyślenia, jest pan zresztą dłużej po tej stronie oceanu, jest pan zresztą też w KPA, czyli jest pan zaangażowany w ten świat polonijny, ma pan na co dzień do czynienia z amerykańskimi politykami i z tym amerykańskim światem politycznym. I chciałbym wyjść od tego, że dla mnie mocno irytujące jest to nasze samozadowolenie i ta nasza wielka radość, kiedy organizujemy na przykład paradę trzeciomajową i kiedy na trybunie honorowej pojawiają się politycy. I wystarczy sprawdzić kalendarz wyborczy, żeby wiedzieć, dlaczego się tam pojawili. Bo wtedy, kiedy nie ma w kalendarzu wyborczym żadnych znaczących wyborów, to wtedy tych polityków nie ma, ponieważ wiedzą, że niczego nie ugrają. Jeżeli popatrzymy na politykę tą taką największą, krajową, okej, Donald Trump ostatnio ukłonił się do nas, Polaków, a traktując nas poważnie jako potencjalnych wyborców, natomiast generalnie no nie mamy większego znaczenia. Nie mamy znaczenia, ponieważ nie popieramy siebie. I to jest nasz największy problem. I teraz będę miał na pewno do pana pytanie i pan to wyjaśni. Nie popieramy siebie, bo jesteśmy znudzeni i zmęczeni polityką, dlatego że nie lubimy już polityki, bo nie wierzymy politykom, bo nie wierzymy w ich zapowiedzi, bo te zapowiedzi są bez pokrycia, bo obiecują, a po tym jak dostaną władzę, zapominają o nas albo mają 1000 wytłumaczeń na to, dlaczego nie zrealizują tego, o co nam chodziło i pod czym też się podpisywali. Myślę, że to są takie najogólniejsze moje spostrzeżenia. Już pomijam zwykłą wścibskość i zazdrość. Nie jesteśmy w stanie postawić na sąsiada, również Polaka, bo wychodzimy z założenia trochę jak samych swoich, dlaczego jemu ma być lepiej niż nam. On i tak niczego dla nas nie zrobi. A później mamy pretensje, że na przykład Latynosi mają swoje reprezentacje, a nawet nadreprezentacje. I żyje im się zdecydowanie lepiej. Mają prawo głosu i te głosy są realizowane. No, sądzę, że sprawa jest głębsza. Ja sądzę, że również, że nie tyle jest problem w tym, że nie głosujemy, tak jak pan to określił, na naszych, na swoich, tylko że my w ogóle nie głosujemy, że udział nasz w życiu politycznym jest znikomy. I to jest podstawowy problem. Oczywiście pana obserwacja na temat zachowania polityków amerykańskich jest absolutnie słuszna. Ja powiem tak, że kiedy przyjechałem do Stanów, no, bardzo dawno temu, jako młody człowiek, który programowo odcinał się od polityki w Polsce, dlatego że to była domena komunistów, a ja nie chciałem z tym mieć nic do czynienia. Uważałem to, jak bardzo wielu ludzi zresztą wtedy, za taką nieczystą dziedzinę, do której porządni ludzie w ogóle się nie powinni zbliżać. Stąd też nie miałem żadnego doświadczenia politycznego. A jednak mimo tego, mimo braku doświadczenia życiowego i braku doświadczenia politycznego, pierwsza rzecz, jaka mi uderzyła natychmiast, to było bardzo silne wrażenie, to było to, że kiedy czytałem Dziennik Związkowy, a wtedy Dziennik Związkowy, to siły czy te wpływy na rynku medialnym wtedy były diametralnie różne od tych, jakie są teraz.
oczywiście nie było internetu, ale nie tylko, że nie było internetu, oprócz pół godziny programu pana Lewandowskiego nie było telewizji, programy radiowe były znacznie uboższe, było ich znacznie mniej, czyli można powiedzieć, dziennik związkowy, ja bym szacował, że praktycznie 90% mediów polonijnych to był dziennik związkowy. Także to było niezwykle istotne, miarodajne źródło informacji, miarodajne może to nie jest dobre słowo, ale najważniejsze źródło informacji o życiu politycznym Polonii i również o przekazie, jakie nasze przywództwo, no bo to jednak był Dziennik Związkowy, to był Polski Związek Narodowy i Kongres Polonii Amerykańskiej, ale głównie to nie tyle Kongres Polonii Amerykańskiej, jako to polityczne ramię Polonii, a raczej Polski Związek Narodowy jako właściciel Dziennika Związkowego, one miały tutaj decydujący wpływ na to, jak Polonię informowano politycy, ale zarówno też, w jaki sposób amerykańska scena polityczna, czy te sfery polityczne, w jaki sposób komunikowano im, powiedzmy, nasz punkt widzenia, naszą stronę. I ten szok polegał na tym, że kiedy ja ten dziennik związkowy czytałem, to praktycznie nigdy, to się pokrywa z tym, co pan przed chwilą powiedział o tej paradzie trzeciomajowej i politykach amerykańskich. Praktycznie nigdy tam nie były artykułowane jakiekolwiek nasze potrzeby i żądania pod względem, jakie Polonia mogłaby wysuwać w stronę polityków amerykańskich. To było tak, że zbliżały się wybory, tak jak tam była ta trybuna na paradzie trzeciomajowej, tak tu podobnie tą trybuną był dziennik związkowy. I kiedy przychodziły wybory, to dziennik związkowy był bardzo zaszczycony, jeżeli któryś z polityków raczył odwiedzić siedzibę Związku Narodowego Polskiego, wygłosić parę komunałów, nic nieznaczących, powiedzmy, jakichś tam sobie banalnych uwag, czy tam się Polaków poklepało troszkę po plecach, fajni jesteście. I na tym się to kończyło. I było, jak powiedziałem, niedoświadczonego życiowo i politycznie młodego człowieka było dla mnie niezrozumiałe, że w tym największym skupisku Polaków, Polonii na świecie, jakim było wtedy Chicago i chyba nadal jeszcze jest, że my nie mamy żadnych, nie formułujemy żadnych postulatów, żadnych oczekiwań względem polityków amerykańskich. To nie tylko ma, szkodliwość tego jest podwójna. To po pierwsze, politycy amerykańscy nie traktują nas poważnie. To jeżeli my walkowerem, jeżeli my a priori pozostawiamy puste pole i niczego od nich nie oczekujemy, co oni nam będą chcieli dać? Nic nam nie dadzą, bo to ich nic nie kosztuje, prawda? To jest jedna strona. A z drugiej strony to również demobilizuje nas jako grupę społeczną. Bo jeżeli, to jest oczywiście taki proces dłuższy, to jest pewna osmoza, pewne przenikanie pewnych idei, to się nie dzieje z dnia na dzień, ale z roku na rok powstaje taka opinia, ludzie nawet może tego nie jasno tego nie artykułują, nie przekazują, nie mówią między sobą, ale to jest takie przekonanie wewnętrzne, że my tutaj jako Polonia i tak nic nie znaczymy. Bo nigdy nie słyszeliśmy, żebyśmy o coś występowali. A zatem my akceptujemy z góry naszą pozycję w tym politycznym życiu amerykańskim jako wyłącznie strony biernej, która nie jest aktywnym uczestnikiem, która nie jest podmiotem życia. To jest podstawowy problem. To jest podstawowy problem. Oczywiście rozumiem to, o czym pan mówi i w pełni się pod tym podpisuję, tylko że zapominając o polityce krajowej, na którą nawet jeżeli ktoś myśli, że nie ma wpływu, jest okej, jego zdanie. Ale ja mówię o nawet tych łącznikach do polityki wyższego szczebla, o naszych politykach lokalnych, bo jeżeli żyjemy w jakimś miasteczku i nie interesuje nas to, żeby wybrać na przykład naszego przedstawiciela albo kogoś, kto jest w stanie zrobić coś, na czym nam zależy,
no to zapomnijmy o polityce wyższego szczebla. Dlatego powiedziałem o tych łącznikach, bo nie od razu Kraków zbudowano i po nitce do kłębka. Wiadomo, że ci mają przełożenie na tamtych, a tamci mają przełożenie już na całą wierchuszkę, która zasiada na przykład w kongresie. Może ja tego dobrze nie sformułowałem, ale ja głównie miałem, mówiąc o dzienniku związkowym, miałem przede wszystkim na myśli politykę lokalną, o której pan mówi. Oczywiście jeden z amerykańskich polityków, nie pamiętam w tej chwili, który to był, wygłosił taką sentencję, że każda polityka jest polityką lokalną. Tak? Inaczej można powiedzieć, że politykę buduje się od dołu, tworzy się pewne zręby systemu politycznego, którego dopiero owocem, którego zwieńczeniem jest ta polityka na najwyższym poziomie, prezydent i tak dalej. Ale wiadomo, że jeżeli kiedyś w Chicago była i nadal istnieje tak zwana maszyna demokratyczna, która swoje apogeum osiągnęła za majora Daley'ego, to oni mieli olbrzymi wpływ na politykę amerykańską w ogóle, a to była siła polityczna zbudowana w obrębie jednego, owszem, potężnego, wielkiego miasta, ale jednak w oparciu o politykę lokalną całkowicie, w oparciu o aldermanów, w oparciu o to, że tutaj istniała bardzo ścisła sieć powiązań politycznych na szczeblu lokalnym, a to potem jak gdyby jest transformowane na wyższy poziom, bo oni mają wpływ, wie pan, no przede na czym polega tak zwana demokracja? Mówiło się w Polsce, że się przywoziło kandydatów w teczkach, tak, z Komitetu Centralnego. Tutaj nie jest inaczej. To jest to samo. Jaki my mamy wpływ, czy głosujemy na republikanów, czy głosujemy na demokratów, jaki my mamy wpływ na wybór kandydatów, którzy się znajdą na liście wyborczej? Stosunkowo niewielki. Nawet jeśli mamy, to i tak de facto siła przekazu, czyli to, jak ci kandydaci są lansowani w przestrzeni publicznej, jest zdeterminowana nie przez nas, tylko przez jakieś tam ciała kierownicze w tych partiach. A więc jeżeli potrafimy jako społeczność zbudować wpływy właśnie lokalne, właśnie w tej partii, to przez to samo będziemy mieli znacznie większy wpływ na dalsze wybory. I teraz ilustruje doskonale historia polityczna Polonii, bo właśnie wtedy, kiedy mieliśmy wpływy lokalne na poziomie miasta, to wtedy mieliśmy również kongresmenów. To nie jest przypadek. To ściśle się wynika z tego, o czym przed chwilą mówiłem. To nie było tak, że najpierw mieliśmy kongresmena i potem mieliśmy wpływ na politykę lokalną. Odwrotnie. Posiadając wpływ na politykę lokalną, mogliśmy wpłynąć również na to, że posiadaliśmy reprezentantów na szczeblu krajowym, na szczeblu najwyższych władz amerykańskich. Powiedział pan bardzo ciekawą rzecz, którą można by było też rozwinąć i też to już generalnie jest temat na pewnie nasze kolejne spotkanie dotyczącą tej polityki krajowej, tych kandydatów w teczkach. No, moje zdanie, nie wiem czy pan się z tym zgodzi, jest takie, że w Stanach Zjednoczonych system wyborczy jest z góry systemem skorumpowanym, gdzie w grę wchodzą pieniądze. Ja oczywiście rozumiem argumenty częściowo tych, którzy mówią, że każdy ma prawo się złożyć, przyłożyć, dorzucić do tego wyboru, później ma prawo oczekiwać, no ale wydaje mi się, że nie na tym powinna polegać polityka. Nie mam zamiaru jej zmieniać, bo taka jest tradycja w tym kraju, no ale to z góry śmierdzi jakąś korupcją. To jest coś, czego byśmy nie zaakceptowali na przykład w Polsce. Owszem, tak. To jest problem w ogóle demokracji, tak zwanych demokracji zachodnich. Właściwie mówi się, że jedyna taka bezpośrednia demokracja istnieje w Szwajcarii i tam rzeczywiście przeciętny obywatel czuje, że ma wpływ na politykę bezpośredni. Ale to jest specyficzny układ, ponieważ po pierwsze jest to kraj mały, po drugie jest to kraj górski, a w górach zawsze tak jest, w Polsce zresztą tak samo, mamy górali, to jest taka, powiedzmy sobie, organizacja typu klanowego. Góry, gdzie ludność jest skoncentrowana w dolinach, siłą rzeczy powodują, że tworzą się bardzo spójne społeczności lokalne. Tak? One się nie rozpływają. One w naszej dolinie, na naszym Podhalu, my jesteśmy razem. Prawda? To, bo ta odrębność jest silnie zaznaczona. Także Szwajcaria jest przykładem
dosyć nietypowym. Natomiast w innych krajach te procesy korumpowania czy też degradowania tak zwanej demokracji, one wszędzie postępują. Niestety w Stanach Zjednoczonych dokonało się ostatnio poważne pogorszenie tego. Większość osób sobie nie zdaje z tego sprawy, że Stany Zjednoczone są de facto, znaczy nie tylko de facto, one są formalnie, to jest kraj, który zalegalizował korupcję. Bo kilka lat temu, to było to już w XXI wieku chyba, nie pamiętam w tej chwili daty, Kongres USA zniósł ograniczenia w dotacjach dla polityków. Czyli jeżeli na przykład Microsoft chce dać jakiemuś politykowi 40 milionów, to może dać. I teraz, jak on się z tego rozlicza, tam są pewne jakieś ograniczenia formalne, ale to tak naprawdę w przetłumaczeniu na zwykły język oznacza, że nie ma praktycznie ograniczeń w wywieraniu wpływu w ten sposób na polityków. No to inaczej się to nazywa korupcją. Jest takie, oni mają powiedzenie takie, że sercem, istotą ustroju demokratycznego amerykańskiego jest one man, one vote, także, czyli każdy obywatel ma jeden ma głos, jeden głos na jednego obywatela. No ale złośliwi mówią, że to naprawdę jest one dollar, one vote. Taki rzeczywiście jest przelicznik. Tak. I w tym jest dużo prawdy. Tak właśnie, odnosząc się na zakończenie do tego, o czym rozmawiamy, dzisiaj pojawiła się informacja, dosłownie chyba przed godziną, że rodzina gubernatora Pritzkera ma udziały w firmach, które produkują testy na koronawirusa. I z jednej strony pomyślałem sobie, no nie zgadzam się z tym, bo uważam, że jest to po prostu nieetyczne. W każdej innej firmie, tylko może nie w tej. Ale z drugiej, patrząc na system wyborczy w Stanach Zjednoczonych, no przepraszam bardzo, proszę mi znaleźć polityka, który albo którego rodzina albo ma udziały w firmie, albo który to polityk dostał od jakiejś firmy pieniądze na swoją kampanię wyborczą, bo w taki sposób mamy prawo przyczepić się do każdego. Jak jest wojna, to jest produkowana broń. Te firmy, które produkują broń, sponsorują polityków, którzy zasiadają później w kongresie, więc z jednej strony możemy mieć oczywiście pretensje, bo wygląda to, mówiąc tak najdelikatniej, brzydko, no ale z drugiej, no tak wygląda amerykańska polityka. Wie pan, to nie jest tylko amerykańska polityka. Korupcja w polityce zawsze istniała, w każdym ustroju, w każdym państwie. To jest ale rzecz, tu jest jawna. To jest tak jak z grzesznością ludzi, tak, według teologii katolickiej. Wszyscy ludzie są grzeszni. Natomiast z tego wcale nie wynika, że grzech należy pochwalać, wprost przeciwnie. Podobnie z polityką. Zawsze korupcja istniała i będzie istniała. Rzecz jest w tym, w jakiej skali ona występuje. Całkowicie korupcji się wyeliminować nie da. Ona nawet i w Szwajcarii zapewne istnieje, tylko że ona tam ma o wiele mniejsze rozmiary niż może mieć w innych krajach. I zdrowie polityczne, czy też zdrowie demokracji właśnie zależy od tego, na ile ta korupcja jest ograniczona. Krzysztof Wąż, KPA, bardzo panu dziękuję. Spotkamy się pewnie za kilka dni, poruszymy inny, pewnie też dla nas bolesny temat, bo tych tematów dla nas, dla Polonii bolesnych naprawdę nie brakuje, no ale rozmawiamy po to, żebyśmy wszyscy sobie to przemyśleli, bo jeżeli nie będziemy angażować się w politykę, zaczynając od tego najniższego szczebla lokalnego, choć dla nas najważniejszego, bo to jest nasze sąsiedztwo, to jest ten obszar, w którym my się przemieszczamy, poruszamy, gdzie płacimy podatki, gdzie po prostu funkcjonujemy, gdzie oddajemy dzieci do szkół, mamy wnuczki, wnuków i tak dalej, no to nasze znaczenie będzie jeszcze spadać, choć trzymając się tego, od czego pan zaczął, to nie wiem, czy jeszcze można niżej spaść, poniżej zera, ale mamy się od czego odbić. Ja na zakończenie, jeżeli w tej chwili kończymy to nagranie, ja na zakończenie chciałbym tutaj wskazać na to, co poruszyłem kiedyś w kongresie w Wydziale Stanowym KPA. Nawet to było z okazji wyborów, kiedy tam kandydaci prezentowali swój program. I ja wskazałem na Hindusów. To jest, proszę państwa, bardzo ważny przykład.
Bardzo ważny przykład. Dlatego, że Hindusi jeszcze może 20 lat temu stosunkowo niedawno, ich tu prawie w ogóle nie było. Ich napłynęło znaczne ilości, ale w porównaniu z nami to i tak oni są niewielką częścią procentową, niewielką stanowią w porównaniu do naszej grupy znacznie mniejsze tutaj środowisko. A jednak w błyskawicznym czasie weszli w życie polityczne i już mają na pewno jednego, a nawet chyba dwóch kongresmenów z rejonu Chicago. Mają wpływy na innych. Ciągle spotyka się jakieś hinduskie, nawet jeżeli oni nie wygrali jakiegoś stanowiska. Na przykład w ostatnich wyborach, ja pamiętam, to były wybory do kongresu, to na liście wyborczej w okręgu, w którym ja głosowałem, nazwiska polskiego nie było, ale było nazwisko hinduskie. On przegrał, ale był. On pewną ilość, pewien procent głosów dostał. Natomiast nas nie ma. Literatura ta propagandowa, jaką przed wyborami przysyłają, owszem, też widziałem hinduskie nazwiska tu i ówdzie. Naszych nazwisk tam nie ma. I teraz, proszę Państwa, to jest podstawowe pytanie, jakie każdy z nas powinien sobie zadać. Dlaczego oni to robią? Prosta odpowiedź. Widocznie liczą na jakieś korzyści. Nie tylko dla siebie, ale również dla swojej grupy, bo bez wsparcia swojej grupy oni by tam się nie znaleźli. A więc podejdźmy do tego bardzo pragmatycznie. Jeśli, oczywiście można mówić o tym, jako o pewnych ideach, pewnych ideałach, do których my się dążymy, ale można również podejść do tego zupełnie pragmatycznie. Powinniśmy to robić, bo się to nam najzwyczajniej opłaca. Krzysztof Wąż, KPA. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.